No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam Was w kolejnej analizie widza na kanale. Przypominam, że jeżeli chcecie mieć szansę, żebym przeanalizował Wasz gameplay, to wrzućcie na YouTube w dobrej jakości rozgrywkę swoją z hashtagiem Goldzor Analiza w tytule. Wtedy ja losowo wybieram, patrzę mniej więcej, czy gameplay będzie się nadawał jakościowo, czy będzie się nadawał fragowo do tego, żeby skomentować, przeanalizować na żywo. No jeżeli tak będzie, no to macie szansę. No i co? Dzisiaj mamy poważnego lucia. Taki nick. I tutaj wylądował sobie ziomal na super storce na sam początek. Także agresywne lądowanie. O, jak ten Claymore nie wybuchł? Teraz wybuchł, ale to w takim razie, no właśnie, dwóch typów. Dobry movement, to na pewno na początek. Sobie trochę ściszę, bo powiem wam, że bije mi po uszach. O, jaki tu jest młyn! O, jeszcze flesza dostał. Okej, brawo, brawo, poważny ludź. Bardzo fajny, agresywny, chaotyczny początek, ale tutaj widzę, że mamy dobry movement. Mamy gracza na myszce i klawiaturze, więc te ruchy są takie fajne, płynne. Zawsze lubię na to patrzeć, gdy oglądam graczy na myszce i klawiaturze. No i co? Trzy fragi, wyczyścił tutaj, no szczęśliwie można powiedzieć w pewnym momencie, bo ten koleś go nie zauważył, który tam wybiegał na schodki tutaj tu wszystkich na oficynie, ale są trzy fragi. No i jest całkiem dobra podstawa do tego, żeby w tym meczu fajną ilość fragów zrobić. 132 osoby, 131, 129, ale teraz wymarło lobby osób do końca. Brakuje troszkę na zrzut, to jest zawsze celem na samym początku, także tutaj szuka jeszcze poważny ludź pieniędzy, bo chyba nie do końca jest Superstore zlutowany. To, co jest na Superstore nieprzyjemne, to że już w takich momentach jak ten musicie bardzo uważać na kamperów. Dużo ludzi gra kompletnie na słuch już w tym momencie na tej superce, siedzi po ciemnych rogach i po prostu czeka, aż kogoś usłyszy i wtedy dopiero pushuje. No, na przykład jak ten koleś. Tutaj martwą ciszę podniósł się poważny ludź, więc może ją... No właśnie, mógł ją użyć, tylko nie wiem czemu, skoro ją użyłeś, tak wolno zacząłeś pikować. To był moment, żeby właśnie ruszyć bardziej którąkolwiek ze stron, bo koleś by kompletnie nie słyszał podjazdu. Chyba po prawej stronie było słychać kogoś, czy mi się wydaje. Troszkę zmarnowana martwa cisza. I zgubił też z pola widzenia tego kolesia. Moi drodzy, pamiętajcie o łapce w górze, jeżeli lubicie tę serię. Celem dzisiejszego odcinka 1000 łapek w górę i zachęcam do subskrypcji. Brakuje bardzo niewiele do 177 tysięcy, także jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, będzie mi bardzo miło, jeżeli dołączysz do naszej społeczności. Na co? $800 brakuje. Tutaj już nie znajdą się chyba z tym kolesiem na superce. Możliwe, że tamten koleś kompletnie uciekł z superki. Chyba, że... No to jest właśnie to, o czym mówię. Na superce w pewnej chwili jest taka cringe'owa sytuacja, że tak nie za bardzo możesz biegać już po tej superce, bo wiesz, że ktoś tu gdzieś się może czaić i jest to po prostu bardzo łatwo zginąć w głupi sposób od kampera, no po prostu. Natomiast na Superstorka to jest super miejsce, żeby nauczyć się na przykład grać, naprawdę. Nauczyć się podejmować pojedynki. O, a tutaj koleś na słuchawkach, Boże, na głośnikach na 100%, bo kompletnie nie słychał, nie słyszał. Jezus, co jest z moim polskim dzisiaj? Kompletnie nie słyszał poważnego lucia. Strasznie ciężki do odmiany nick masz. Nie słyszał naszego ziomala. I to był prosty frag od góry. No i mamy nas rzut w końcu. Nie ma sklepu na superce, więc prawdopodobnie jest sklep na stacji benzynowej. I tam najczęściej się udajemy, gdy nie ma sklepu na superce. Tam jest też bezpieczniejszy ten sklep na stacji. Pytanie, czy tam jest w ogóle sklep, bo nie widzę na minimapie dalej. Chyba nie ma tam sklepu. No to już gorzej. W stronę milicji prawdopodobnie będzie trzeba iść, żeby zahaczyć o sklep. Okej, jeszcze tutaj ludzie lądują na tej superce. Tamten koleś na pewno nie ma swoich broni. Wygląda na kolesia, który wrócił z gułagu. Bardzo ładne. Accuracy, celność teraz. RPD, powchodziły głowy. Piąty frag. 100 osób do końca w tym momencie równo. To, co mi się podoba w gameplayu naszego dzisiejszego widza, jest to, że bardzo dynamicznie podejmuje wszystkie decyzje. Tutaj nie ma
jakiegoś zawahania, nie za bardzo pozostaje w jednym obszarze, a ten koleś już miał... Nie, nie miał swojej broni, okej, on miał tylko... torbę znalazł. Dynamicznie podejmuje decyzje, często zmienia swoje położenie, przez co jest trudniejszym celem. No i to mu się tutaj opłaca zdecydowanie na początku tej gry. 18 tysięcy, także ma na zrzut, ma na selfa i ma na BSP. Bardzo fajna ilość gotówki na start. Co prawda już troszkę lobby się wywaliło, bo 1/3. Ale w dalszym ciągu jest spora szansa, żeby tutaj troszkę tych fragów nastukać. A widzę, że raczej takim celem jest gra dzisiejszego widza. System trofi na autko, bardzo fajnie. Muzyka, nienawidzę. Wyłączył. Respekt. Dziękuję bardzo. Dobra, no to co? Na sklep jedziemy. Tutaj ma bounty, więc to nie jest taki safe sklep. Natomiast no, powinno się udać zakupy zrobić. Miejmy nadzieję, że się uda. O, bounty zginęło w tym momencie, więc... Więc jest tam na pewno jeszcze jeden koleś. A, no i to jest gameplay przed ostatnią aktualizacją, bo nie ma tego RCXD w sklepie, także to nie jest najnowszy gameplay, dlatego zobaczymy, jakie bronie weźmie poważny ludź, no bo to będzie troszkę dawna meta. Ona się nie będzie dużo różniła, ale zgaduję, że tutaj będzie FFR, no i pewnie AUG albo snajperka. Snajperka i FFR, okej. Czyli stary build na FFR-ze, którym dalej można grać, ale w chwili obecnej jest on znerfiony w taki sposób, że po prostu dużo wolniej broń celuje. Ale jest oczywiście Kar, który jest fantastycznym zawsze wyborem. Zobaczymy umiejętności Skara. Dostaje w plecy, schował się na odpowiednio szybkim poziomie. No i tutaj raczej nic mu nie grozi. Zbili mu shieldy, dlatego nie warto podejmować teraz pojedynek, bo... Od początku jest na przegranej pozycji, mimo że ma swoje bronie, no bo nie ma kewów. Dopiero teraz uzupełnia kewy. No i będzie mógł podejmować teraz pojedynki. Widzi kolesia na BSP. Ma system trofi, także nic mu nie grozi za bardzo przy podjeżdżaniu autem. Nie musi się niczego za bardzo obawiać. Wykorzystuje auto. Używa stana. Bardzo ładny podjazd. Wykorzystał FFR-a, wykorzystał stana, który tym razem w niczym mu nie pomógł. Ale gdyby ten koleś postanowił zostać w tym budynku, dostałby stana i już w ogóle byłby banalnym celem. Także bardzo dobrze wykorzystany stan. Minusem jest, że dopóki nie weźmie sobie doposażenia, o ile będzie grał z doposażeniem, no to teraz nie będzie miał stana już do końca. No ale zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. 6 fragów, 70 osób do końca. Okej, widzi tutaj pod mostem kolejną ofiarę. Ten koleś agresywny. Ładny łeb siadł. Ryzykowne było to podejmowanie teraz pojedynku na otwartym terenie, bo nie za bardzo tutaj miał osłonę. Ale trafił łeb, także nie ma się do czego przyczepić. W takim razie dosyć mocno wierzy w swoje umiejętności Skara. Ja nic do tego nie mam. Ego challenging to jest coś, co pozwoli wam wejść na wyższy poziom, tak? Jeżeli zaczniecie właśnie w taki, można to nazwać, głupi sposób zawsze wychylać, podejmować takie niezbyt rozsądne pojedynki, to z biegiem czasu i tak wam wyjdzie to na lepsze, bo będziecie po prostu mieli większość pewność siebie w przyszłości i będzie wam łatwiej podejmować różnego rodzaju pojedynki. 63 osoby do końca, szybko to lobby się wybiło. No ale to jest solo, także pamiętajcie, że tutaj tak to zazwyczaj wygląda. Nie korzysta z darmowego zrzutu. Skupia się jeszcze na momencie, kiedy może podjechać kolesia na BSP. On tutaj kampi w domku. Nie, za domkiem jest. What? Też myślałem, że w domku. Okej. Aha. Okej. Koleś w mięsnej krainie był. Chyba AFK był ziomal. No to co, ja bym się wrócił po zrzut, dokładnie tak. Zobaczymy, jakie atuty weźmie z drugiego zrzutu. Często pojawiają się pytania nowych graczy oczywiście, czy jak bierzemy drugi zrzut, to dostajemy dodatkowe atuty, czy one podmieniają się z tymi pierwotnymi? Otóż podmieniają się z pierwotnymi. To nie jest tak, że teraz będzie miał 6 atutów. Tylko po prostu będzie miał dalej 3, a będzie miał sapera, doposażenie oraz wzmocnienie. Także to jest zestaw atutów pod dojazdy, zestaw pod agresywny tryb gry. No i fajnie, zawsze propsuje taki styl gry, także zobaczymy, jak to wyjdzie tutaj poważnemu luciowi. A doposażenie
doskonale znacie plusy. Odnawia wam granaty co jakiś czas, czyli przy agresywnej grze no po prostu cały czas macie praktycznie granaty, a doskonale wiemy, jak kluczowe są granaty w podjeżdżaniu budynków. Między innymi stany przede wszystkim. Także no, ma to jak najbardziej sens w przypadku jego stylu gry, żeby grać z doposażeniem. Oczywiście jest to atut, który nie pomoże wam, gdy jakiś kamper będzie na was wcelowany, to nie dostaniecie powiadomienia, jesteście widoczni na mapie, ale do agresywnej gry jest fantastyczny. Niestety jego zlecenie jest chyba na tym wysokim budynku, na tym hotelu, czy na sklepie. Jego zlecenie znowu zginęło, ale nie wiem właśnie, czy na górze się strzelali, czy przy sklepie. To jest generalnie bardzo niewygodny budynek do podjeżdżania. Jeszcze na solo to ma rację bytu, bo są dwie klatki. O, jest koleś nad nim. Ale jest bardzo ciężko tutaj się strzelać na tej klatce właśnie. Jeżeli tutaj dojdzie do pojedynku, to w zasadzie zawsze ten, kto pierwszy kogoś zauważy, zdobywa fraga. Bardzo ładnie wykorzystał stana. Powinien jeszcze jednego teraz rzucić. Czy ten koleś... Ale nie było słychać spadochronu. Co jest? Ej, nie było słychać spadochronu, że on skacze. Gdzie on uciekł? Ale lagi tutaj teraz ma, poważny ludź. Straszne lagi. Nalot dostał. No aha, czyli ten koleś zeskoczył. Bo była teraz kropka na minimapie. Zawsze, gdy ktoś używa killstreaka, pojawia się na chwilkę kropeczka na mapie. Nieważne, czy macie ducha, czy nie. Zawsze ta kropka się pojawi. Aha, i on teraz wybiega klatką, tak? Strasznie dziwnie to koleś zagrał. Po raz kolejny wykorzystuje stana. No i mimo, jak widzicie, bardzo ryzykowne jest podejmowanie pojedynków w tej klatce. Super wykorzystał granaty i zabił kolesia. Brawo. 8100, także ma na dwa kolejne BSP. Fajnie byłoby zeskoczyć na ten sklep i właśnie BSP sobie zakupić. Ale to, co mi się podoba, to to, że korzysta z granatów. Bo pamiętam, w wielu poprzednich analizach dużo z was, w sensie wielu z was, mimo że grało na przykład z doposażeniem, nie używało tych granatów tak często, a tutaj poważny ludź cały czas korzysta ze stanów, które są bardzo, bardzo mocne. No i po prostu korzysta z ich mocy, skoro ma je cały czas, no to czemu by nie korzystać? I to jest na bardzo, bardzo duży plus. Na jego szczęście dużo graczy jeszcze nie ma ducha, więc może sobie cały czas jeździć od czerwonej kropki do czerwonej kropki. Przy takim stylu gry problemem jest moment, w którym na BSP nikogo nam nie pokazuje, nie ma bounty w okolicy, no i wtedy jest taki jakby suchy okres, ale tutaj ma na szczęście na BSP wrogów. Widzicie, znowu używa stanów, żeby sprawdzić, trafia kolesia ogłuszaczem, więc może wychylić. I akurat w tym przypadku, no cóż, nieszczęśliwie wychylił, bo powinien troszkę jednak ostrożniej wlecieć do tego budynku, czyli przy wybieganiu z drzwi już powinien się wcelować, bo nie wiedział dokładnie, gdzie jest wróg, a on jako, że na sprincie został złapany, no to nie miał czasu na reakcję i zginął w ten sposób, także tutaj za bardzo wręcz agresywnie zagrałeś, stary. Ale oczywiście na przyszłość na pewno już będziesz wiedział, że lepiej jest zawsze wyskoczyć za takich drzwi, już będąc wcelowanym. Jeżeli nawet by nikogo nie było po tym wcelowaniu, no to już przynajmniej masz jakąś informację, że nikogo tu nie ma. A w tym przypadku by akurat był i byś prawdopodobnie go zabił, bo koleś miał ogłuszacza. Także no wyszło niefortunnie, mały błąd, no ale na przyszłość myślę, że właśnie dzięki takim sytuacjom uczymy się sami na własnych błędach. Myślę, że już takiego samego błędu poważny ludź nie tyle co nie popełni w przyszłości, bo jeszcze pewnie się zdarzy taka sytuacja, ale będzie już miał z tyłu głowy po prostu, że czasami lepiej jednak wolniej podjechać w dany budynek, żeby po prostu nie zostać złapany w taki sposób, w jaki został złapany teraz. 26 osób do końca. Podniósł sobie, teraz nie zwróciłem kompletnie uwagi, sobie podniósł ducha, czy co? Ale prawdopodobnie ducha sobie podniósł. Tak mi się wydaje. Robiona jest lubka, o tym mówiłem na ostatnim poradniku na kanale Alsen Teamu.
że Lubka to jest jeden z najlepszych kontraktów do wrócenia do gry. Jeżeli spadacie z gułagu, widzicie gdzieś Lubkę na fajnym terenie, to warto ją wykonać, bo nie dość, że Lubka da wam gotówkę, da wam dużo gotówki, on wcześniej już robił bounty kontrakty, więc tam ten mnożnik chyba ma jakiś większy, chociaż tam zabijali mu to bounty, więc nie wiem do końca. Ale generalnie Lubka, prócz tego, że da wam oczywiście pieniądze, to da wam na sam koniec również plecak z kewami, tak jak teraz, no który, jak dobrze wiemy, jest bardzo, bardzo ważny w endgame'ie, żeby mieć tych kewów jak najwięcej. No i teraz niestety za mało tej gotówki mu powylatywało, więc nie ma na zrzut. Jeszcze jeden. Ale miał na BSP, także BSP sobie kupił. A ma system trofi. No, to jest dobra sytuacja po powrocie z gułagu, żeby wrócić do tego meczu sensownie. Tutaj mamy M19 Akimbo oraz FFR-a, także nie ma być może broni na daleko, ale zabije jednego gościa i już na 100% będzie jakąś broń miał. A może nawet podjedzie w miejsce, w którym zginął, bo tam jeszcze jego loot będzie. To już nie pamiętam, gdzie to było. W jakiejś aptece, ale nie pamiętam, w którym miejscu dokładnie. Oznaczył sobie bounty, bardzo fajnie. Patrzcie, znowu dużo ludzi bez ducha. To na plus. Tutaj koleś prawdopodobnie będzie brał traka, którego oznacza. Albo nie. Ten koleś wziął mu to bounty, czyli teraz będzie wracał traka? Nie będzie? No, to jest ważny pojedynek, bo jeżeli zabije tego kolesia, to będzie miał jakąś broń na daleko dzięki niemu, prawdopodobnie. I być może nawet gotówkę na zrzut. Także zobaczmy, jak to rozwiąże. Czy ten koleś kampi w tym... na tej pace? Nie gadajcie. Naprawdę? Koleś podniósł bounty i kampił na pace. Nieładnie. O, no i ma pieniądze na zrzut na przykład. Zobaczymy, czy będzie właśnie zrzut kupował. Teoretycznie nie musi, bo tutaj może podnieść od niego... Patrzcie, esperkę chyba tutaj koleś ma. Nie podnosi broni jednak, poważny ludź. A nie, jednak podnosi. No, jest perka, to jest bardzo fajna broń do połączenia z FFR-em. Także widzicie, dzięki zabiciu tylko tego kolesia bardzo mocno poprawił swoje finanse. Może teraz kupić kolejne BSP, może kupić Self Revive'a i jeszcze dostał broń. Dlatego czasami bardzo dobrze jest po powrocie z gułagu właśnie brać klasę z duchem. Niekoniecznie przesadę, bo jeżeli wam się kogoś uda zabić... Oj, tutaj jakaś pułapka jest zrobiona. Nie, co robi ten koleś z tarcią? Bardzo dobrze, nie spanikował tutaj przez nawet chwilkę. Z tarczownikami trzeba właśnie grać w taki sposób. Nigdy nie możecie się obracać plecami. No a będąc w traku, w pojeździe, no macie jakby bardzo dużą osłonę. I trzeba po prostu wyczekać moment, w którym koleś z tarczą się podpali i zacznie robić coś głupiego, tak jak ten. Strzelać po prostu w traka. I wtedy łatwo się zabija takich tarczowników. Zaraz mu zniszczą tego traka. Okej. Super. Tamten koleś nie był za dobry, nawet strzały nie oddał z tej snajperki na górze. Ale bardzo dynamiczne znowu wychylenie od razu po rozwaleniu traka. To nie jest tak, że on tutaj zastanawiał się, co ma zrobić. Od razu wychylił, trafił łeb, koniec gadki. 13 frag, 16 osób do końca. I co, ta strefa będzie się kończyła tutaj troszkę przy TV Station, tak? To bardzo mocną pozycją. Jeżeli dobrze patrzę na minimapę, będzie ten budynek niebieski przy TV Station. Właśnie przy tym miasteczku. Ono znaczy sobie sklep na tym miasteczku. No, chodzenie do sklepów na tym etapie gry jest już bardzo ryzykowne. Ale on musi odwiedzić sklep, bo Self Revive tutaj może być kluczowy w endgame'ie. Także jak najbardziej rozumiem, czemu chce udać się do sklepu, ale trzeba bardzo, bardzo uważać. No ale miejmy nadzieję, że poważnemu Luciowi się uda, bo to jest bardzo fajny gameplay z jego strony. To już 13 fragów, 11 osób do końca. Fajnie, dynamicznie, propsuje jak najbardziej. No i też miał fajne szczęście, że trafił na tego kolesia ze SPR-ką, który mu dostarczył tę SPR-kę. Mimo że celownik jest fatalny na tej SPR-ce, bo zasłania dużo. Znaczy, oczywiście to moja opinia. To SPR-ka jest bardzo dobrym doborem do FFR-a. Wiem, że on wcześniej Skara grał, ale no, jakby bardzo podobny poziom te dwie bronie prezentują, także...
Myślę, że dla niego jest to bardzo fajna sprawa. Jakieś tutaj cluster strike. No tutaj przynajmniej dwie osoby są na tym miasteczku. No i ten sklep jest mega hot, nie? Ten sklep jest mega hot. A to są już takie decyzje, które musicie podjąć na ryzyku. Czy chcecie po prostu... Czy mi się wydaje, czy ktoś strzela ze stadionu z góry? No właśnie, takie dziwne audio było. Tak, jest na stadionie u góry. O kurde, ale plombę dostał ze strasznie daleka. Gdzie ten koleś był? Amonima. Ej, gdzie on jest? Bez kitu, ja nie wiem nawet gdzie on jest. Nie mówcie, że on jest na tym wysokim budynku, na downtown? Tak! O shit, ale dostał łeb tutaj poważny ludź. No nic nie mógł zrobić w tej sytuacji. Jedyne co spieprzył to, że ten koleś ze stadionu go strzelał do niego, obijał go, a on nie wiedział. Ale to nie ten koleś go nawet zabił, tylko ten z tyłu. Wow, wow. No nie fart, nie fart. Nic nie mógł zrobić w tej sytuacji. No jakby super łeb siadł temu kamperowi na dachu. Wow, wow. No dobra, moi drodzy, to była analiza kolejnego widza. Pamiętajcie, hashtag GoldZoroAnaliza w tytule, jeżeli chcecie mieć szansę, żeby to wasz gameplay przeanalizować. A ja już się z wami żegnam. Pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji. Do usłyszenia już jutro. Mówił GoldZor. Na razie.